Idę, zaczepił mnie sygnał, zobaczcie, leży tutaj na wierzchu. I co to jest? Piąteczka. Zobaczymy, bo tutaj taki przerwany sygnał był. Tak, są tutaj kolejne chyba monety. O, jest, zobaczcie. Jest tutaj 20 groszy i coś jeszcze tutaj. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was z naszego pięciogwiazdkowego hotelu. Jesteśmy w Stegnie, nocowaliśmy w busie i za chwilę robimy sobie śniadanko i uciekamy na plażę nadmorską, żeby poprowadzić trochę poszukiwania z wykrywaczem metali. Co uda nam się znaleźć, zobaczycie w tym odcinku. A co byś chciała znaleźć? O, dużo. Dużo. Kolejne te same pytanie, kolejna ta sama odpowiedź. Hania, wyspałaś się? Hania, pomachaj widzom naszym. Ona nie ma czasu, ogląda sobie ten. A mamy też dobrą dla Was nowinę. Standardowo, jak jesteśmy nad morzem. Standardowo, jak jesteśmy nad morzem, jak to mówi Ewelinka. Co się wydarzyło? Ano, Eweliny siostra urodziła córę. Najmłodsza. Najmłodsza, także rodzina nam się powiększa. No nie widzisz, zobacz, tutaj jest. Tu. Ależ, faktycznie. Jest i nasza znajdka pierwsza. I to nie na plaży. A to pierścionek. Pierścionek? No. Ja pierdzielę. A to jest jakiś fajny, srebrny? Czy raczej nie, raczej dziecięca zabaweczka. Tam. Ale na szczęście, żeby było dzisiaj. A w międzyczasie przygotowujemy śniadanko, a tutaj taki farcik, ale to jest dobra wróżba, prawda? Tak jest. A co tam u Hani? Co tam u Hani? Nie możemy jej wyciągnąć. Poczekaj, zaraz tu będzie pełno. Poczekaj, zaraz się wszyscy zjadą. Hania, jak ty się dzisiaj czujesz po nocce w busie? Dobrze, tylko spałam. Pewnie z otwartą buzią, bo mnie boli kark. Z otwartą buzią spałam. Komary łapałaś nadmorskie. Kawka musi być. Nie rozlewaj. Oj, słodki. Ale jak mocno, poczekaj. Poczekaj, dobra. Garnek dziurawy. O. No. I zapraszam do śniadania. Dziękuję, ale dolej mi wody do kawy. Do zupki też jeszcze? Nie, dziękuję. A masło jest tutaj? Tak. Muszę Wam powiedzieć, że od tego stylu życia to już chyba nawet się uzależniliśmy, bo jak w domu zostajemy, to się kręcimy po tych pokojach, kuchni i sami nie wiemy, czego szukamy, także... Wiadomo czego, wyjazdu. O, wyjazdu, także to jest mocno uzależniające. Tym bardziej, że my w sezonie jesteśmy ponad 300 razy na poszukiwaniach, czyli cały czas organizm przyzwyczajony do jakiejś aktywności, do ruchu, no i do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Smacznego. Dziękuję. Ale komary gryzą. Chcesz ten szybki? Nie. Ja sobie zjeść. A, ty masz świeżo gotowany barszczyk? Tak. Jeszcze czapkę ściągnę. I ogórasek musi być. I smacznego Wam życzymy. Ogarniamy śniadanko i ruszamy na plażę. Jeszcze chwila relaksu przy muzyce, którą zaraz sobie puszczę, żeby bardziej pobudzić zmysły i wyostrzyć słuch.
Gotowa do poszukiwań? Prawie, że gotowa. I życzę Ci powodzenia. Sprzęt odpowiednio ustawiony, dyskryminacja zjechana na minimum, czułość wysoka i czekamy teraz na efekty. Co chciałaś? Czy mogę też zrobić spodyneczek? Nie, nie możesz się moczyć. To mi się umoczy. Nie możesz, Hanna. Ja mam samochód, żeby się przyniosę. Jakby mi tutaj wybiła mnie z rytmu, Hania. O, 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 o. I mój sygnał to 50 groszy. O, jeszcze by mi tu zgubiłabym. Świeżutkie. Świeżo zgubione. Na szczęście. Cyk, do kiermany. Idę sobie, idę. Zaczepił mnie sygnał, zobaczcie. Leży tutaj na wierzchu. I co to jest? Piątka. Piąteczka. Zobaczymy, bo tutaj taki przerwany sygnał był. Tak, są tutaj kolejne chyba monety. O, jest, zobaczcie. Jest tutaj 20 groszy i coś jeszcze tutaj. Często się teraz zdarza, gdzie pełno turystów jest, że są takie gniazdka z monetami. O, tutaj jest kolejne 2 złote. No i szukamy dalej. Tu. Nie, a to ściąga sitko moje. Także nie ma. No i to jest naprawdę mega bonus, bo 7,20 z jednego dołka to już jest grubo. A nawet bardzo grubo. Łowimy muszelki. Hania chce takie największe, one tam głęboko są. Hania, sitko? Ja mam muszulę. Ej, chciałam uczestnić. Nie wiem, tam muszelka. Skleić mam. Musimy to skleić. A tak, żeby podtrzymać? Ale tu musi wody. Po co ci woda tu? Nie, nalewaj, bo ci wypadną te małe. Mam muszelki. Swoją drogą, jak tutaj już jesteś, to ci się pochwalę, co znalazłam, kiedy ciebie nie było. Złotóweczka przeleżała blisko tutaj, blisko wody, także... Jak już się chwalimy, to i zobacz, co ja mam. 7,20 i 20 groszy perelowskie. Także. No bo ty więcej chodzisz, oj, perelek jest. Więcej chodzisz, to więcej znajdujesz, a muszę się patrzeć tak, oczami tutaj. Hania, zobacz, ile już znalazłem kasy. Hania, zobacz, ile kasy tu. Poklepane. Poklepane, na szczęście. I szukamy dalej. Gdzieś tu jest ten sygnał. Jest tutaj już pies na wierzchu. Co to jest? 50 groszy, nie, 2 złote PRL, ale jak sfatygowane, zaraz wam pokażę. Było tutaj na skraju lustra wody, ale widać, że ząb czasu je ugryzł, patrzcie, jest skorodowane, ale i tak się uchowało tutaj w tym miejscu, także jest ciekawie. Coś głębszego. Tylko co? Już blisko jest. Aby nie kapselek. Chociaż ładnie dłoni. Jeszcze głębiej. Do Chińczyków się dokopię. Pewnie coś zakopane przez kogoś, jakieś śmieci. No, tak jak myślałam. Kawałek puszki aluminiowej. Trochę niebezpieczne takie rzeczy na plaży, ale sprzątne.
A tym razem na oko jakieś plastikowe zabaweczki. Tu jest jedna foremka, a tu jest łyżeczka. Także ktoś się bawił i zostawił. Coś tam jest, ale chyba w koszyczku już. Dwa ziko. Zrobiło się tak cieplutko. Ludzi się tutaj zaludnia na plaży. Idę się chyba zaraz poopalać troszeczkę. Plaże wypełniają się już turystami i osobami, które korzystają z promieni słonecznych. Natomiast ja mam tutaj dwa sygnały. Pierwszy to jest kapsel, a tutaj taki 80 pewniak, 80 ID pewniak. O, jest 2 zł. Także szkoda, szkoda, ale niestety trzeba będzie pomału zbierać się z plaży i jechać dalej, ponieważ nie będzie miejsca na to, aby przeszukiwać plażę z wykrywaczem metali. A przed wyjazdem sprzątanie. Jak zawsze. Naszego hotelu. Rzuć mi te poduchy tu bliżej. Nie może być inaczej, żeby jechać z łóżkiem rozłożonym. Ani by to nie przeszkadzało, ona mogła sobie leżeć i bajeczki oglądać. Ale przepisy ruchu drogowego tego zabraniają. W pasy ją zapniemy. Także składamy nasz hotel i jedziemy dalej w podróż. Tym razem na Mazury. Kurwa, sprzątnę jeszcze siedzonko, a ja nie mam gdzie to położyć. Puścisz mamusię? Na sekundkę? Dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę do podróżowania i do przeżywania przygód nie potrzeba naprawdę luksusowych aut. Wystarczy mieć pomysł na to, jak zrobić sobie łóżko i po prostu wsiąść w auto i podróżować. U nas łóżko jest składane, tam jest z tyłu blat, jak widzicie, który jest nakładany i kładziony na skrzynkę. Także to jest nasz mobilny dom, jakoś sobie radzimy, no i miło spędzamy czas podróżując po zakątkach całego kraju, prawda Kania? Właśnie nie wyspało nasze dziecko. Zanim ruszymy w dalszą podróż, nadszedł czas podsumowania tego, co znaleźliśmy. Jest tu monet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 monet, z czego jest jedna piąteczka, 3 dwójeczki, jedna jedynka, 3 pięćdziesiątki, 2, 4, 6, 7 dwudziestogroszówek, 3 dziesięciogroszówki, 5 groszy, 1 grosz i 2 złote z PRL-u. Razem 5, 11, 12, 13, 14, 15 złotych i 26 groszy i 2 złote z PRL-u. Także tak to wygląda. Nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Ale to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wspólnie spędziliśmy miło czas
pochodziliśmy, połapaliśmy trochę promieni słonecznych. Pomoczyliśmy nóżki. Pomoczyliśmy nóżki, a i też spotkaliśmy kilku poszukiwaczy, z którym wymieniliśmy się doświadczeniami i wrażeniami z poszukiwań na nadmorskich plażach. Jest to bezcenne doświadczenie, które przyda nam się na pewno w przyszłości. A teraz ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Dojechaliśmy już na miejsce wieczornego spoczynku. Będziemy nocować tutaj w tak pięknym i atrakcyjnym miejscu nad leśnym jeziorkiem. Jeszcze Wam pokażę, gdzie jest Ewelinka, która przygotowuje grilla. Staram się. Hania w samochodzie ogląda swoje bajeczki, a my jesteśmy tutaj na takim biwakowisku, gdzie zamiast ogniska dzisiaj robimy co? Grilla! A co mamy na tego grilla? Kiełbacha i kaszanka. Chyba starczy, nie? To nam starczy, na pewno. No, tylko trzeba patyczków tych cienkich nazrywać. Także zaraz tutaj będziemy robić sobie kolacyjkę. Robi się coraz zimniej. I z tego oto pięknego i atrakcyjnego miejsca, gdzie będziemy robić sobie kolację i nocować, będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie, że nas lajkujecie, że komentujecie to, co robimy w filmach. Serdecznie raz dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku z tego zimnego popołudnia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.